Cześć! Po ostatnim filmie o eksploatacji syreny postanowiłem pokazać Wam kolejną legendę polskiej motoryzacji, czyli stojącego obok mnie Poloneza. Dzisiaj opowiem Wam, jak żyć z Polonezem, żeby nie zwariować, o tajnikach jego eksploatacji, taki poradnik, czy warto kupić Poloneza. W sumie Polonez dla początkujących. Zapraszam Was na ten odcinek. Polonez swoją nazwę wziął od staropolskiego tańca. I Polonezem też można tańczyć, zwłaszcza na łysych oponach albo w śliską pogodę. Mamy tutaj napęd na koła tylne, ale częściej w tym samochodzie tańczy ruda. I to jak szalona. W zakamarkach jego nadwozia pojawiają się ogniska korozji. Ten egzemplarz jest akurat w dosyć dobrym stanie, ale miejcie to na uwadze, że auto większość czasu spędziło w garażu, a na jego liczniku jest tylko 40 tysięcy kilometrów od nowości. Polonez był wytwarzany od 1978 roku. Pierwsza generacja to tak zwany Borewicz, a samochód, który stoi za mną, to akwarium. Z uwagi na tę szybę, która zwiększyła przeszklenie nadwozia i zwiększyła także odczuwalną temperaturę w słoneczne dni. Polonez w momencie swojej prezentacji wyglądał całkiem aktualnie nawet na tle zachodniej konkurencji, natomiast pod maską. No cóż, tutaj mamy legendarną OHV-ę, czyli skrót, który jest znany doskonale każdemu miłośnikowi Poloneza. Tylko czy każdy miłośnik na pewno wie, co on oznacza? Pewnie tak, ale dla tych, którzy nie wiedzą, a boją się zapytać, krótkie wyjaśnienie. OHV to skrót od Overhead Valve, czyli górnozaworowy układ rozrządu. Tutaj wałek rozrządu umieszczony jest w kadłubie silnika i za pomocą dźwigien zaworowych sprężyn steruje zaworami, które są umieszczone w głowicy. Jest to rozwiązanie godne lat 60., ale w latach 70. czy 80. było już anachroniczne. Zgoda, także w dużo nowszych konstrukcjach, niemal nam współczesnych, czasami można spotkać tego typu rozwiązanie, ale stosuje się je stosunkowo rzadko. Jednak to rozwiązanie miało także swoje plusy. Prosta budowa, silnik był lekki, przyjazny w remontach, generował nisko położony moment obrotowy i był niezawodny. Zaraz, niezawodność w silniku Poloneza, przecież te jednostki często ledwo dożywały 100 tysięcy kilometrów, a firmy prowadzące autoszlif w latach PRL-u były prawdziwym Eldorado dla swoich właścicieli. Owszem, tak było, ale problemem nie była tyle konstrukcja, ile jakość wykonania, bo gdybyście przyjrzeli się podobnie skonstruowanemu silnikowi Fiata z lat 60., na którym jednostka Poloneza bazowała, to zobaczycie, jak wielka jest różnica. To taka różnica jak socjalizm w Szwecji i w PRL-u. Niby to samo, ale no właśnie. Tutaj były duże różnice. Polonez posiada silnik, którego korzenie sięgają fiatowskich konstrukcji z lat 60. To jest głęboko zmodernizowana jednostka z polskiego Fiata 125P. Tutaj jedną z modernizacji licznych, o tym opowiadałem w porównaniu między Fiatem a Polonezem, było zastosowanie paska rozrządu gumowego. Tutaj pod tą osłoną znajdziecie pasek rozrządu. Dostęp do niego jest bardzo łatwy. Wymiana też nie powinna nastręczyć większych trudności. W błotniku znajdziecie numer VIN. Tutaj mamy literki AB, które świadczą o tym, że mamy do czynienia z silnikiem tym wzmocnionym. I on generuje tutaj 82 konie mechaniczne z pojemności 1,5 litra. Nie nastawiajcie się jednak na specjalnie dobre osiągi, bo Polonez był dosyć ciężki, dużo cięższy niż Fiat i zawsze walczył z opinią ciężkiego samochodu, a jego masa własna to 1125 kg. Dzisiaj to nie wydaje się dużo, ale podczas jazdy próbnej przekonacie się, że tę masę jednak czuć. W tej zapyziałej komorze silnika zwrócić uwagę powinien Wam ten zielony kabelek. On został wymieniony niedawno i to jest rzecz, która się często psuła. On
prowadzi od modułu elektronicznego. Tutaj mamy właśnie elektroniczny zapłon, który był stosowany w Polonezach i w późniejszych Fiatach 125P. I dobra rada, warto taki kabelek wozić ze sobą, bo on potrafi się zepsuć w niewiadomej chwili, więc dobrze mieć po prostu w zapasie. Każdy szanujący się poloneziarz takie coś powinien wozić w swoim samochodzie. Silnik jest zasilany gaźnikiem, dostęp do niego jest pod filtrem powietrza, łatwo się to ściąga. Tutaj mamy jeden motylek i dalej cztery śrubki, więc nie powinno być z tym szczególnych problemów. Dlaczego zastosowano rozrząd w postaci paska? Miał wyciszyć silnik. No właśnie, miał. Silnik Poloneza jest trochę jak kot. Leniwy, ospały, ale nie trzeba się nim specjalnie zajmować. FSO budowała samochody dla ludzi aktywnych i sama ich aktywizowała, bo jeżeli chcieli się coś ciężkiego włożyć, to trzeba było podnieść to na dużą wysokość, przynajmniej do 1989 roku. Później klapa zaczynała się trochę niżej, w tak zwanej przejściówce, ale tutaj w akwarium jeszcze jest dosyć wysoko. Mamy starego typu lampy, które często przeciekały. Mamy spoilerek plastikowy, który też nie był zbyt trwały. Na szczęście uporano się z uszczelkami bagażnika, bo w pierwszych Polonezach często woda znajdowała się w bagażniku, bo nie było to dopracowane. I kolejny element dopracowany już w tym modelu to klapa bagażnika. Tutaj, jak widzicie, już jest cała z metalu. W pierwszych Polonezach mieliśmy taki wątpliwej urody plastikowy spoiler. On może fajnie się prezentował w salonie czy w polmozbycie, ale później już odstawał. Każda zima, każda woda, nabierała się tam woda, one pękały i to wyglądało naprawdę kiepsko, a dzisiaj jest poszukiwanym detalem wśród miłośników Poloneza. Sam bagażnik, jak widzicie, jest całkiem niemały. Pod podłogą mamy jeszcze miejsce na koło zapasowe, można powiększyć go składając tylne oparcia, więc tutaj nie ma jakichś większych zastrzeżeń. Bardzo ładnie wykończony wykładziną, nie gumą jak we Fiacie. Po bokach też mamy wykładzinę, także tutaj widać było, że jakiś postęp jednak jest. Polonezy miały pięciobiegowe skrzynie biegów, to był standard, który wyróżniał ten samochód, bo nawet niektóre zachodnie modele miały czterostopniową przekładnię z tamtego okresu, a tutaj piątka. Duży plus dla Poloneza, ale pamiętajcie, jak będziecie sami wymieniać olej w skrzyni biegów, to pamiętajcie spuścić olej także z piątego biegu. Naprawdę, jest osobny korek do spuszczania z piątego biegu oleju. Ostatnim elementem z zakresu układu napędowego, na który warto zwrócić uwagę, jest oczywiście tylny most, którego wycie, regularne wycie, uspokoi nawet najbardziej niesforne dziecko i przysporzy mu szybciej snu niż dobra dobranocka. Choć mówiąc zupełnie serio, ten most był udoskonalony w stosunku do tego, co na początku było stosowane w dużych Fiatach. Mógł przenosić dużo większe momenty obrotowe, chociaż tutaj ten moment obrotowy nie był szczególnie wysoki, bo to było 111 Nm przy 3400 obrotów na minutę. Czyli tak jak powiedziałem przy silniku, moment obrotowy był położony dosyć nisko. Natomiast styl, z jakim go wykonano, można określić mianem stylu pijanego mistrza, w związku z tym te mosty bardzo często wyły. I podobnie jak z panewką, pytanie nie czy, tylko kiedy. Tutaj mamy przełącznik świateł, pozycja mijania. Poniżej mamy klawisz uruchamiający ogrzewanie tylnej szyby. No i liczniki dostosowane do ludzi, którzy mają zeza. Prędkościomierz, ta migająca lampka informuje nas o zaciągniętym hamulcu pomocniczym. Powyżej mamy wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury, wskaźnik ciśnienia oleju, temperatura płynu chłodzącego, zegarek i obrotomierz. No i poniżej oczywiście kontrolki piktogramowe informujące w tym wypadku o przekręceniu zapłonu i o włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Tu uruchamia się nadmuch dwuprędkościowy. Tutaj tak zwane halogeny, czyli światła przeciwmgłowe przednie. Z kolei tutaj mamy wycieraczkę tylnej szyby, spryskiwacz tylnej szyby, światła awaryjne i światła przeciwmgłowe tylne. Zapalniczka, popielniczka, kierunek nadmuchu, dół, góra, temperatura nawiewu, no i lewarek pięciobiegowej skrzyni biegów.
o eksploatacji poloneza w dalszej części. Porozmawiamy sobie z zakółka. Silnik jest w miarę ciepły. Tutaj mamy ssanie. Minimalnie możemy tego ssania dać. Jakbyśmy wyjeżdżali z ciasnej luki parkingowej, to poranny trening możecie sobie odpuścić. Mówiłem, że ten samochód nie jest ciężki. No, nie jest ciężki, ale jak na fakt, że mamy brak wspomagania układu kierowniczego, to już tę masę możemy odczuć. Zawieszenie z tyłu na resorze piórowym to było dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o prostotę wykonania, ale na pewno nie o prowadzenie. Za to ludzie, którzy chcieli trochę wzmocnić ładowność tego samochodu, dodawali sobie pióro dodatkowe i mogli już więcej zapakować do poloneza. I myślę, że to w czasach młodości tych samochodów było o wiele ważniejsze niż fakt, żeby ten samochód się sportowo prowadził. Tak samo wspomaganie. Dzisiaj na to narzekamy, ale wtedy trzeba pamiętać, że wspomaganie było może już nie tak ważne z uwagi na to, że te samochody jeździły głównie na trasy. Mało kto jeździł samochodem po mieście. No i charakterystyczna niska kultura pracy tego silnika. Cóż, nie myślcie, że wyzłośliwiam się na polonezie. Nie, absolutnie, ale też trzeba troszkę z przymrużeniem oka podejść do tego samochodu z dystansem, bo inaczej jakbyście podeszli bez dystansu, to byście zwariowali, bo poziom wykonania niektórych elementów jest naprawdę słaby. Widzieliście na zewnątrz te klamki. Tam jest źle zrobiona wytłoczka. W każdym polonezie mamy tylną klamkę, tylne klamki mamy krzywe. Więc no, normalny producent by sobie na to raczej nie pozwolił. No, wyłączymy ssanie. Tutaj jest taki charakterystyczny żegot, ale on będzie za miastem bardziej słyszalny, tej skrzyni biegów, tego lewarka, bo sama skrzynia tam naprawdę fajnie jest umieszczona, biegi wchodzą bardzo precyzyjnie. Tutaj nie jest to takie szukanie biegów jak w Syrenie. Tam widzieliście, poprosiliśmy współczesnego kierowcę, żeby się przejechał i naprawdę bardzo się skupiał i nie było i tak łatwo. Napęd, tak jak powiedziałem, przekazywany na tylną oś. Auto się dosyć mocno wychyla na zakrętach. No ale takie są realia. Zwraca uwagę. Może nie tak jak syrena, ale ludzie nie są obojętni na widok poloneza. Auto, które służyło w różnych dziedzinach gospodarki, czy jako taksówki, czy pojazdy do nauki jazdy, czy wreszcie radiowozy. Właściwie do wszystkiego polonez był wykorzystywany. No i jedziemy dalej. Układ hamulcowy był elementem poddawany niezmiennej krytyce użytkowników poloneza. Nie chodziło o to, że adaptowane tarcze hamulcowe z Fiata 125P nie sprawiały się z dynamiką wozu, a raczej z jego ciężarem. Polonez był o ponad 100 kg cięższy. Sytuację poprawiono dopiero w 1994 roku i wtedy właściciele tego samochodu mogli mówić, że mają Lukasa z dumą. I nie chodziło o to, że nadali niemieckie imię swojej pociesze, a raczej o fakt, że mieliśmy system hamulcowy firmy Lucas, a sama firma nie pochodziła z Niemiec, a z Wielkiej Brytanii. Polonez był bardzo odporny na zderzenia, pod warunkiem, że wcześniej nie zderzył się zbyt mocno z problemem zaawansowanej korozji nadwozia. Ten samochód naprawdę zadziwiał ludzi nawet w latach 90. poziomem swojego bezpieczeństwa. Jaki Polonez? TGI. Jaki Polonez? To są stare lwowskie numery? To są stare wolne. No, stare? Nie. Dzisiaj się wybrałem pod kolor. Panowie są i zrobimy to samo, co przy syrenie. Cześć Michał. Cześć Janku. Cześć Patryk. Siemka, cześć. Kto z was jest gotowy, aby podjąć rękawice i skonfrontować się z legendą polskiej motoryzacji? No takim wyposażonym wozem to ja bym się chętnie przejechał, powiem ci szczerze. No to jedziemy. Nie miałem jeszcze okazji nigdy.
takim polonezem się przyjechać. A powiedz, tak z ciekawości, to są stalowolskie numery TGI? To są tarnobrzeskie numery. Tarnobrzeskie. Czyli wydawane do 99 roku. Więc były takie same w Tarnobrzegu, takie same były w Nisku, w Stalowej Woli. Aha, i wszystkie miały takie same trzy pierwsze litery, tak? Tak, tak. Znaczy dwie pierwsze, bo reszta była serią. A od A do TGY. Był malowany, to nie jest jego oryginalny lakier. No widać, znaczy, ale biały, oryginalny, tak, z oryginalnie był biały, ale po prostu był pomalowany parę lat. No widać, że ktoś się nie postarał, nie? Taki jest, to jakby troszkę wałkiem był przemalowany, nie? Taką ma skórkę pomarańczy delikatnie, nawet nie delikatnie, ale pod słońce bardzo się to rzuca w oczy. Ja podejrzewam, że uczniowie go malowali, a nauczyciel był w kantorku. Tak mogło być. Więc tak to wygląda. Rocznik 89, akwarium. Ale powiedz mi, ta tapicerka, to rozumiem, że to nie jest oryginalna. To są pokrowce, wiesz? Pokrowce. Tak. Ale ładnie są spasowane. Bardzo modne. Dopasowane są jak oryginalna tapicerka, powiem tak, ci szczerze. Tak. Oryginalną tapicerkę masz tutaj na zagłówkach. To jest oryginał. Aha, taki welur jakby. Tapicerka. No inna technologia, nie? Niż... Zdecydowanie. Niż obsujemy na co dzień. A powiedz mi, na co dzień czym jeździsz? Na co dzień to właściwie jeżdżę Fordem, Focusem, tym białym tutaj, który stoi. No to... bo pracuję jako przedstawiciel handlowy, więc bardzo dużo jeżdżę. No i tym się poruszam na co dzień, a oprócz tego mam jeszcze BMW 36 w garażu, którym jeżdżę tak no weekendowo, że tak powiem, nie? Cześć. No ale nawet BMW, mimo że ma tylny napęd i też już jest youngtimerem, to jednak nie ta kategoria samochodów co Polonez, no więc tym bardziej jestem ciekaw, czy sobie da radę. A powiedz mi, który to jest rocznik jeszcze raz? 89. 89. Tak. No to w sumie mógłbym to porównywać nawet do 34. Miałem 34 z 91 kiedyś, przed lift, i później miałem jeszcze z 95, także no, rocznikowo chyba najbliżej. Tak. Nawet głupi dźwięk zamykania drzwi czy klamki, to tak. No widać, że odstają względem BM-ki, nie? Zdecydowanie. No dobra. No to słuchaj, zapraszam cię. Jedziemy się przejechać? Tak. Kluczyki masz w stacyjce. Dobra. I jedziemy, zobaczymy, jak sobie dasz radę. Michał miał bardzo ciężkie zadanie, bo jechał syreną, ale myślę, że Patryk też nie będzie miał łatwo, tym bardziej, że mamy odchodzącą pod sufitkę. Czy ten fotel tutaj się w jakikolwiek sposób reguluje? Tak, reguluje się tutaj. Czekaj. Musisz to... Czekaj. O. Teraz i możesz gdzie? Oparcie. A to oparcie tylko, no. Tak. Nie, to może to i troszkę... tutaj możesz odsunąć sobie. Dobra. Jak w każdym normalnym aucie. Okej. Okay. Ale góra-dół nie ma możliwości. Nie. Okej. Okay. Takich luksusów nie ma. Czekaj, wiesz co, to oparcie, czekaj, to jednak na pasie. Oparcie to jednak bym sobie troszkę podniósł do góry jeszcze. Mhm. Bo będę leżał. No to proszę, pas. To niestety z pod sufitką będziesz się stykał. No, mizia mnie tutaj po głowie. Tak, mamy go. Światła masz włączone, więc spokojnie. O, taki przycisk jest tutaj. Tak, tu jest przycisk. Dobra. Biegi, pięciobiegowa skrzynia, tu masz rozrysowane. Wsteczne, tak jakby na szóstkę. Tak, jakby na szóstkę, no. I ręczny. I lecimy. Myśmy tego nie ćwiczyli wcześniej, także żeby nie było, że jest jakaś ustawka. Patryk, naprawdę pierwszy raz jeździsz polonezem w ogóle chyba, polonezem pierwszy raz, no. Nigdy w życiu nie... Znaczy, jechałem kiedyś, jak byłem malutki, wiesz? Byłeś więziony. Nie, mój tata kiedyś miał polonezę, jak byłem malutki. Nie wiem, może miałem z 6 lat, 7. No, bardziej z 6. To mieliśmy kiedyś poloneza, tylko karo, wiesz? A, no to i pamiętam tutaj kiedyś jeszcze, jak nie było eski, to mieliśmy tutaj działkę. Często jeździliśmy właśnie polonezem na działkę, to pamiętam, że raz... Nawet mam gdzieś zdjęcie w domu, w starym albumie, jak siedzę u ojca na kolanach właśnie i kieruję sobie polonezem, wiesz? Ale jakie w ogóle ma malutkie wycieraczki. Malutkie, no. I to też oryginalne, tak? Tak, tak. A płynu nie ma. Może być, że płynu nie ma, no. A troszkę ale wyżej musisz trochę wyżej kręcić go, wiesz? Bo to jednak nie diesel. O, kierunkowskazy nie rzuciłem, bo pomyliły mi się dźwignie. Są dwie, widzę. Tak, bo... tutaj jest dźwignia do długich świateł i teraz zobacz, czy my nie mamy długich świateł.
słabe podświetlenie. Chyba. Jaka to jest w ogóle pojemność? Jest 1,5? 1,5. 1,5. Tak. Były też 1,6, ale tu mamy 1,5 wzmocniony. Jechać w lewo czy? A jedź gdzie o, chcesz. Ale hamulec to jest bardzo słaby tutaj. No, a hamulce są porobione, są nowe klocki, nowe tarcze, popatrzcie, nowy płyn, tak. To jest w pełni sprawny hamulec w tym samochodzie. To jest w pełni sprawny Polonez. Bardzo słaby. Na to jak na dzisiejsze standardy, to hamulec bardzo słaby, no. W pierwszym momencie myślałem, że zapowietrzony był, wiesz, wcisnąłem, on w ogóle nie reaguje, nie? Tak. Hamulce generalnie nigdy nie były mocną stroną Polonezów, zawsze krytykowano je. Może jedźmy tak, żeby nie było pod słońce, więc wiem, zaraz, to tutaj gdzieś zaraz skręcę w lewo, tak, może, nie? Tak, no. Jedziemy. Ale są, bo nie zwróciłem uwagi, tutaj są tarcze hamulcowe z przodu czy będzie? Z przodu i z tyłu. Z przodu i z tyłu, tarcze. Tylko, że te tarcze były projektowane do lżejszego Fiata, który był o 100 kg lżejszy. W związku z tym Fiat dobrze hamował, a Polonez nie bardzo. Dobrze. 40 tysięcy przebiegu ma tak samo. I to jest tak? Oryginalny przebieg, no. Bardzo mały. Bardzo mały, bo pan miał jeszcze Wartburga, a Poloneza miał na specjalne okazje. Jak na tyle lat, to naprawdę. No. A potem długo nie jeździł, później zmarł, teraz jego syn ma. Pozdrawiamy całą rodzinę. Ale radyjko nieoryginalne. Radyjko nieoryginalne i to trzeba będzie zmienić pewnie. Natomiast cała reszta jest... Oryginalne radio też miało wejście na kasety? Tak. Czy tylko... No wiesz, to, co kto włożył, ale unitry już w tamtym czasie można było mieć z kasetami. Jak powiem ci, Janek, że nie jedzie się źle tym samochodem. Mhm. Poza tym, że jesteś trochę zgięty, to mówisz, że... No tak, no nie, no pozycja jest niewygodna, no to fakt, nie? Bo taki muszę jechać skulony troszeczkę, że tak powiem. Tak. Ale jeżeli chodzi o prowadzenie, to w pierwszej chwili myślałem, że będzie gorzej się prowadził, powiem szczerze. No nie, Polonez jest taki cywilizowany już, powiedzmy sobie szczerze. Wiesz, też porównaj sobie teraz Z3-4, nie? Auta z tych samych lat praktycznie. Nie, no to nie ma co porównywać, to wiadomo, nie? Komfort jazdy jest no, zdecydowanie inny. Jak dyplomatycznie powiedział, zdecydowanie inny. No ale też cena no tak. W zakupie nowego samochodu była zdecydowanie też inna, nie? No. Myślę, że za cenę nowej 34 można było kupić nie jednego, ani nie dwa Polonezy, tylko pewnie ze trzy. Myślę, że można było... No nie wiem, to jest dobre pytanie, ale myślę, że koło 4. Ja bym obstawiał, że 4. To jest dobre pytanie dla widzów. Tak, dobre pytanie. Napiszcie w komentarzach, a ja spróbuję na przyszły tydzień odnaleźć odpowiedź na to. W 89 roku ile można było kupić Polonezów za cenę E34? Powiedzmy w takim bazowym silniku 1.8. No, dwulitrowym, nie? Bo to przedliftowy, to wyższy M20 motor. No, to będzie na pewno fajna ciekawostka. Otworzę sobie delikatnie szybkę. Tak, tak. Tutaj masz szybki ręcznie sterowane. Kierunek masz tu. Można pomylić te kierunkowskazy bardzo łatwo ze światłami. Z długimi? Długimi, no. No właśnie na pierwszym zakręcie, jak wyjeżdżaliśmy właśnie tam spod oczka, to... Tak. To właśnie kliknąłem tą dźwignię od świateł długich. W ogóle na dwójce mam wrażenie, że noga dotyka lewarka, nie? Wiesz co, nie zwróciłem uwagi w sumie. Zaraz najwyżej sprawdzimy. Nie. Nie. Takimi autami jeździli, bardzo często na taksówce jeździli Polonezami. Zjedziemy na prawo pas. Wiesz, on zawsze brylował w kategorii cena, wielkość. No zawsze. Ile kosztował taki nowy Polonez w tamtych czasach? To ja nie pamiętam, ale w latach takich już 90., końcówka lat 90., to Polonez kosztował około 24 tysięcy złotych.
Seicento kosztowało też podobnie. Tico kosztowało w końcówce lat 90. jakieś 19, a Espero kosztowało 37 tysięcy. W 99 roku kosztowało 37 tysięcy złotych. Także wiesz, no oczywiście to wartość złotówki była inna i to ciężko teraz porównywać. No wiadomo. W programie ciężko w ogóle mówić o cenach, bo zawsze to jest lepiej opierać się na źródle pisanym, pokazać wam, to będzie bardziej czytelne, nie? No nie, no dzisiaj to totalnie niewiele mówi, 24 tysiące złotych, co to jest w dzisiejszych czasach 24 tysiące złotych? No, wtedy to było już trochę pieniędzy, ponieważ w 2002 roku policjant szeregowy zarabiał 800 zł miesięcznie, więc 24 tysiące w końcówce lat 90. czy 2000. to były nieporównywalnie większe pieniądze niż dzisiaj. No, zgadza się. Całkiem nieźle tłumi nierówności, jak widzisz. Tu możemy nawet 50 na godzinę się rozpędzić. O, idzie jak wściekły. Nie no, generalnie jak ktoś jeździł maluchem w tamtych czasach albo polonezem, to była przepaść. Takie... No to do malucha to może być naprawdę dobre porównanie. No, nigdy maluchem nie jechałem, ale... No to słuchaj, ale myślę, że polonez no, to jest całkowicie inna liga względem poloneza, względem malucha, nie? Tak najbardziej. Ja myślę, że to byłby fajny film, jakbyśmy zrobili eksploatację małego Fiata, tak jak dzisiaj robimy o polonezie, i Patryka byśmy wsadzili do malucha. Tym bardziej, że nie należy do najmniejszych, nie? Ciekawe, czy by się zmieścił, jak obstawiacie. Chociaż nie, no dwumetrowcy się podobno. Mój sąsiad koszykarz miał malucha, no i jeździł nim. Maluch jest ponoć właśnie bardzo pojemny, to ludzie na wakacje jeździli maluchami, nie? Całą tak, rodziną. Tak. Mój dziadek jeździł do Bułgarii kiedyś nawet. Raz czy dwa razy był w Bułgarii. Powiedzmy jeszcze, ile on ma mocy, ten samochód? 82 konie, 82 ponieważ konie. To jest wzmocniona wersja AB. Więc on ma troszkę więcej koni. 155 km na godzinę maksymalnie. No, to i tak dużo na tamte czasy. Całkiem sporo. Mocno się wychyla, jak widzisz. Mocno, no. I myślę, że zmiana biegów też fajnie jest tutaj podręcznie, nie? Fajnie, no. Fajne miejsce jest w ogóle lewarek. No i ta skrzynia nie chodzi jakoś tak bardzo topornie. Tak w miarę chodzi, bym powiedział, przyzwoicie. No. Tak, tak, no. Bo tutaj no, tak wychodzi bezpośrednio pojazd, to... z lewarka, ze skrzyni biegów, wiesz? Nie ma systemu cięgien. Więc to dzięki temu zawsze jest trochę lepsza ta precyzja. Bo w syrenie to trzeba trochę szukać tych biegów. Bardzo śmieszna jest kierownica w tym samochodzie, taka ultra cieniutka, nie? Tak, tak. No, to jeszcze... Właśnie jak pamiętam, w starych Fiatach są jeszcze cieńsze, no. Właśnie jak pamiętam, to w Polonezie tym nowszym, Karo, już była chyba tak, grubsza ta kierownica i tu miałaś chyba też wypełnienie, nie? Czteroramienna, tak, miała takie tak. Wypełnienie w środku. A klakson jest normalnie w tym miejscu? Tak, tylko nie strasz pani. Nie będę straszył właśnie pani, ale... Z ciekawości, bo nie ma żadnego oznaczenia nawet. Nie ma. No wtedy nie stosowano tych oznaczeń zasadniczo. Jak będziemy na działkach, to możemy sobie trąbnąć. No i o dziwo, układ kierowniczy nie chodzi tak, bo wspomagania nie ma, rozumiem. Nie ma. No właśnie, a nie chodzi tak ciężko. Wiesz co? Wydawało mi się, że będzie gorzej chodził, no, w sensie ciężej. Najgorzej jest na parkingach. Ja się śmiałem, że jeżeli jedziesz, jak parkujesz w ciasnych lukach, to możesz sobie pominąć trening rano, nie? No, na rozgrzewkę, nie? 6:30 pod blokiem. Ale też, bo ja tutaj narzekałem na układ kierowniczy, jeśli chodzi o okręcenie, ale też jest fakt, że po pierwsze
Patryk się spodziewał czegoś gorszego, a po drugie więcej trenuje, więc tutaj usprawiedliwie mnie widzę. No nie, no dla jakiejś drobnej kobietki to mogłoby być troszkę męczące, tak, jeździć tym samochodem na co dzień. Naprawdę. Szczególnie by było jej ciężko na pewno zaparkować, tam by się musiała nasiłować. Tak. Ale kobiety też jeździły. W Stalowej Woli była nawet kobieta, która jeździła Wołgą na taksówce. Bardzo chętnie bym ją poznał. Wołga, to też bardzo ciekawy wóz, nie? No, Wołga, mega. Ludzie się patrzą. No, bo to wiesz, wspomnienia wracają. Tak. Może takiego mieli? Tego układu hamulcowego, powiem ci. Tutaj mamy i tak serwo, więc wiesz, nie musisz cisnąć tak jak w syrenie. Chociaż w syrenie trzeba mocniej wciskać hamulec, ale są bardzo skuteczne, bo są z większego auta, są z Warszawy hamulce w syrenie, więc ona dobrze hamuje, tylko trzeba cisnąć ten pedał dosyć mocno. No ale naprawdę bardzo dziwne, że on mamy stąd, ładnie się trzymamy. Ale naprawdę powiem ci, bardzo dziwne, że no, że w pełni, wiesz, sprawny układ hamulcowy jest, a jednak tak, to hamowanie naprawdę jest. No bo widzisz, że on się nie pompuje, na, nie? No, jak na taki... Więc nie jest to kwestia zapowietrzenia, czy tego typu rzeczy. No dobrze, to teraz zaparkujemy i podsumujemy sobie wrażenia z jazdy. Teraz zobaczymy, jak miejsce. O, w miejscu naprawdę ciężko chodzi, no. No nie, w miejscu to już czuć mocno opór i to naprawdę mocny. Dokładnie. Ręczny działa. Działa, wszystko działa. W tym samochodzie naprawdę wszystko działa. No i jak wrażenia? No powiem ci, że dosyć fajnie się tym samochodem jeździ. Jak na tamte lata oczywiście, tak, nie? Ale to myślę, że to też może być kwestia tego, że ma mało kilometrów najechane od nowości, nie? Więc jest to wszystko takie... Nie jest zużyty. Nie jest zużyty, nie jest taki wytłuczony, czuć, że on jest taki jeszcze no, zwarty i gotowy, powiedzmy, nie? Nie taki rozklekotany. Więc myślę, że to się na pewno w jakimś stopniu przekłada na to, że się jedzie i prowadzi w miarę fajnie ten samochód, nie? No ale względem konkurencji, no to choćby nawet niemieckiej, to... No nie no, takiej choćby nawet, nie, bo Niemcy robili sobie wspaniałe samochody w latach 80. No ale odbiega, nie? Dość daleko, czy komfortem i jakością wykonania na pewno. To prawda. Słuchaj, dzięki, że zgodziłeś się stestować Poloneza. Dzięki również, było fajnie. Widzimy się na YouTubie. Tak jest. I ja Wam również dziękuję. Mam nadzieję, że format tego odcinka zyska Waszą aprobatę. No i oczywiście zapraszam Was za tydzień, to już będzie nieeksploatacyjny odcinek, ale myślę, że też warto będzie na niego poczekać. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!